małego szarego Suzuki Swifta znalazłem w Komisie przy Zamojskiej 26. Samochodzik ten od zawsze mi się podobał. Miał taką fajną, zwartą sylwetkę. Dziś można go kupić za nieduże pieniądze. Ten egzemplarz za 20 tysięcy. No, kilka słów o wyglądzie tego samochodu. Jest malutki, ma niecałe 3,70, także jak na obecne standardy to już by był poniżej segmentu B. Ma dość ładnie zarysowane linie. Boku pokazuje zwartość i dynamikę tej sylwetki. Klinowaty kształt, krótki bardzo przód. Przywołuje takie troszeczkę zadziorne wrażenie. Autko stoi na fajnych felgach, które mają kolor nadwozia. Felgi są wprawdzie 15-calowe, ale mają bardzo ładny rys. Klosze lamp przezroczyste. Błotniki takie lekko muskularne, sprawiające sportowe wrażenie. Tył opada dość mocno. Z tyłu nad szybą widać taki lekciutko zarysowany spoiler. Lampy ładnie zachodzą na boki. Bagażnik samochodu ma tylko 213 litrów pojemności. Nie jest to dużo, ale kształty ma dość regularne. Nadkola też nie zabierają nadmiernie dużo miejsca. Teraz zajrzymy do wnętrza tego samochodu. Samochodzik wszedł do produkcji w 2004 roku, więc już sporo lat temu. To już troszeczkę wnętrze odstaje od standardów dzisiejszej stylistyki. Zegary są analogowe, te linie wszelkie dość proste, takie mało wymyślne. Ale zaletą tego jest to, że samochód wygląda elegancko w środku. Nie ma tu jakichś dziwnych niespodzianek. Regulacja kierownicy niestety tylko w jednej płaszczyźnie. Samochód niestety nie posiada klimatyzacji, ma za to radio wbudowane, standardowe takie w deskę rozdzielczą. Regulacja fotela za to bardzo fajna, w dwóch płaszczyznach, i góra, i boki. To samo oparcie, no tutaj jest pod tym względem jest bardzo dobrze. Ilość miejsca w środku też wystarczająca jak dla mnie. Z tyłu też nie jest najgorzej. Samochód, jak już powiedziałem, nie jest duży, więc nie można oczekiwać jakiegoś nadmiernie dużego miejsca w środku, ale jest wystarczająco, da się tu jeździć. Więc ruszamy na jazdę próbną tym sympatycznym samochodzikiem. To jest diesel, więc na początku trzeba rozgrzać trochę turbinę, prawda? Nie można tym szaleć od razu. Trzeba turbinę rozgrzać, jak chodzi o cześć, ale bardzo zgrabnie przyspiesza, sprawnie, jak chodzi o zawieszenie. Bardzo dobrze tłumi nierówności, elastyczność. Nie, ja go na jesieni z Francji sprowadziłem. A, to z Francji chyba takie raczej dobrze się sprowadza samochody, prawda? Takie raczej pewne są. No, ale taki mały samochód na zachodzie nie robi jakichś tam dużych przebiegów, bo to też służy tam jakaś kobietka może jeździła. Tak sobie dojeżdżała gdzieś na zakupy, prawda? Na zakupy z dziećmi może gdzieś tam. A nie, że to jeździło. Okay. Jedziemy z Suzuki Swift, silnik 1.3 diesel z turbinką. Moc 75 koni. Mimo tego, że moc nie jest za duża, to autko jest bardzo lekkie. Tu mieliśmy przed momentem próbę jego zawieszenia. Bardzo dobrze sobie poradził z tym przeskokiem. Także jest bardzo przyjemny w jeździe. Wiadomo, trzeba go troszeczkę bardziej kręcić niż benzynę, no bo silnik ma moment obrotowy dość wysoki, trzeba go, znaczy inaczej, inna charakterystyka, więc jest tutaj, tu będziemy zjeżdżać. Dobra,
nic nie jedzie, bo mamy sterko zasłonięte. O, okay, dobra. Tak tu się do pana wjeżdża, tędy. Tak, tak. Tędy. Można go polecić. Można go polecić. No, myślę, kobiecie na pewno można go polecić. Można go też. O kurczę, wam to jestem przyzwyczajenie do benzyny, że na niskich biegach mogę sobie spokojnie cisnąć, a tu jednak trzeba te biegi dobierać bardzo dobrze. Skrzynia biegów też działa bardzo, bardzo dobrze. Autko jest sprowadzone z Francji i do kupienia w Komisie w Lublinie. Kończymy naszą przejażdżkę, bardzo przyjemną tym samochodem. Naprawdę nie odczuwało się ciasnoty. Autko zwinne, bardzo nieduże, w każdą szczelinę się zmieści. W zakrętach też bardzo dobrze sobie radzi. Ma charakterystykę, dalej? Tak. Dalej, dobra. Ma charakterystykę taką, że... Tylko czy ciągle z tej dwójki rusza? Dobra, tu już na jedyneczce. Rzucę go na jedynkę. Trzeba by się obrócić, nie? Dobrze, to ja sobie już obrócę. Tak, pan się obróci? Bo ja już tam... A, jak chodzi właśnie. O, sprawdzimy jeszcze manewrowanie, jako że jesteśmy na parkingu. Wsteczny normalnie, bez niczego. To bez żadnego... Siedzi? Nie, chyba nie. Siedzi. A, teraz siedzi. Widoczność z miejsca kierowcy. Jeszcze powiem parę słów na ten temat. Bardzo dobra. Ten słupek jest trochę gruby, ale autko jest tak nieduże, że wiemy dokładnie, gdzie się kończy. Dobra. Ok. Gasimy samochód. Ja ten to zabiorę. Chyba wyszło, bo tak. Cały czas widziałem. Pikało, nagrywało się, dobra. Teraz, a pan coś zrobił? Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pożeraczy Asfaltu.